Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii porad fotograficznych. Dziś zajmiemy się trzema najważniejszymi parametrami ekspozycji. Aby zostać fotografem, musisz je znać w nocy o północy, jak, co, do czego służy. Jest to tutorial taki dla początkujących fotografów, którzy chcą zostać profesjonalnymi fotografami. No i nie wyobrażam sobie, żeby nie znać tych rzeczy. Musisz je znać. A więc pierwsza rzecz to przysłona, druga rzecz to czas otwarcia migawki i trzecia rzecz to ISO. Zaczynamy! Przysłona to taka dziura w obiektywie, która wpuszcza do aparatu, dokładnie na matrycę aparatu, ilość światła i wtedy zostaje utrwalane zdjęcie. Im większa jest ta dziura, tym więcej światła wpada i mamy jaśniejsze zdjęcie, a im mniejsza dziura, tym mniej światła wpada. Gdy jest otwarta przysłona, dużo, czyli jest duża ta dziura, jest to pokazane tajemniczą literką F w aparacie. Ustawiamy ją tutaj pokrętłem i zwiększa nam się ta literka F, czyli mamy na przykład w tej chwili 2, 2, 2,5, 2,8 czy 2. Im mniejsza ta cyfra, czyli ta wartość, w tej chwili mam 1,8, tym będzie jaśniejsze zdjęcie. Ale wartość przysłony, tak jak mówię, powoduje to, że mamy jaśniejsze, ciemniejsze zdjęcie, ale mega wpływa na to, że co się dzieje za nami, za naszym obrazem. Zaraz Wam pokażę, jakie są różnice między na przykład właśnie przysłoną F1.8 a F8. Zobaczmy. Ok, teraz ustawiłem na aparacie, który nagrywa film, przysłonę właśnie F8. Zauważcie, że jestem wyraźny i tło za mną jest wyraźne. Nie jest rozmazane. Gdy się cofnę, to też będę w miarę wyraźny. Zobaczcie. Ok. A teraz zmienimy na przysłonę F1.8 i zobaczycie, co się dzieje. Ok. I mamy przysłonę 1.8. Zauważcie, że teraz jestem ostry w tym momencie, ale tuż za mną już się tło rozmywa. I tak wpływa właśnie przysłona. Popatrzcie, że jak pójdę do tyłu, będę już nieostry. O kurczę, coś się rozmazuje za bardzo. Okej, podejdę bliżej. I jestem ostry. Tak działa przysłona. I im bliżej bym podszedł aparatem, który jest, zaraz jest filmowany, im bliżej on by był mnie, tym tło stałoby się jeszcze bardziej rozmyte przy przysłonie F, przypuśćmy 1.8. Do czego służy ta przysłona? Oczywiście, jeśli nie chcemy pokazywać tła, żeby było wyraźne, czyli chcemy skupić uwagę widza na modelu, czy też na przedmiocie, a resztę delikatnie właśnie rozmyć, używamy wtedy właśnie niskiej wartości przysłony. Ale jeśli na przykład fotografujemy krajobrazy i chcemy pokazać cały krajobraz, aby był wyraźny, wtedy oczywiście zastosujemy wyższą wartość przysłony, gdzieś w granicach F8 czy nawet więcej, w zależności od obiektywu, który stosujecie. Czas otwarcia migawki to czas, przez który aparat robi zdjęcie. Wtedy jest zapisywane. Na matrycę wpada światło i powstaje zdjęcie. Czas otwarcia migawki mierzymy tym drugim. Tym mierzyliśmy przysłonę, a drugim mierzymy, ustawiamy dokładnie czas. I to może być właśnie na przykład, jeśli mamy na przykład 100, no to oznacza to jest 0,01 sekundy. Tyle, przez tyle będzie rejestrowany obraz w aparacie. Jeśli chcecie zrobić komuś w ruchu, na przykład zdjęcie sportowe, nie wiem, łyżwiarzowi, który przemieszcza się z jednej strony na drugą, czy też właśnie waszemu dziecku, które mega szaleje i wszędzie go jest pełno, wtedy musicie zastosować krótszy czas otwarcia migawki. Na przykład czas na przykład 0,01 sekundy. Zauważcie, jak będzie trwało czas robienia zdjęcia. Mamy pyk i już zrobione. Bardzo szybko jest ucięte. Pokażę Wam na zdjęciu, jak wygląda zdjęcie z 0,01 sekundy.
Ok, teraz Wam pokażę, jak wygląda, jak słychać nawet podczas migawki, gdy skrócimy ten czas, wydłużymy, znaczy się ten czas, do na przykład 1,30 sekundy. Tak było 1,05, a tak będzie 1,30. Tutu, jest takie coś, pach, pach. Czyli aparat znacznie dłużej robił zdjęcia. Zobaczycie, jak to wpłynie na ruch. Ja będę ruszał rękami i zobaczycie, jak powstanie zdjęcie. Trzeci parametr to ISO. ISO najprościej wytłumaczyć, że jest to takie dodatkowe światło, które wpada do aparatu. A dokładniej rzecz ujmując, takie fałszywe trochę światło, bo troszeczkę zwiększamy czułość matrycy, czyli matryca przyjmuje tyle samo światła, co przyjęła, tylko jest bardziej czuła na światło i wtedy nasze zdjęcie jest bardziej jaśniejsze, gdy zwiększymy wartość ISO. Fajnie, ale jest jedno ale. Gdy zwiększamy ISO coraz wyżej, zdjęcie staje się bardziej ziarniste i spada jego jakość. Ale czym lepszy aparat, tym lepiej radzi sobie właśnie z tymi trudnymi wartościami ISO. Kiedy to się stosuje? Gdy na przykład mamy ciemne pomieszczenie, ustawimy sobie już parametry ekspozycji takie jak właśnie przysłona i czas otwarcia migawki i nadal, kurczę, no, nie mamy dobrze naświetlonego zdjęcia, jest ono za ciemne. Wtedy podbijamy wartość ISO. Zobaczcie, pokażę Wam na przykład, będę chciał teraz zrobić zdjęcie f8, no i tam przypuśćmy na 1,02 sekundy i zobaczcie, jak będzie ciemne. Ok, widzicie, jak jest ciemne? Praktycznie mnie nie widać. I chcąc zastosować takie parametry do zdjęcia, no wiadomo, troszeczkę przesadzone były, ale gdybym chciał dobrze oświetlić i zostawić te parametry, które były, czyli ten czas i tą przysłonę, no to muszę zwiększyć ISO. I teraz zwiększymy ISO. Dzięki Bogu mój aparat mogę spokojnie zwiększyć ISO nawet i do 4000, nawet i więcej. Ale zwiększymy w tej chwili do 4000 i patrzcie, jak wychodzi zdjęcie. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać te najważniejsze rzeczy w fotografii, czyli czas, przesłona i wartość ISO. Naucz się tego, serdecznie Ci to polecam, abyś wiedział, co do czego służy. Że patrząc na zdjęcie widzisz, że na przykład tu była czas ekspozycji za długi i trzeba było go skrócić, więc już widzisz, że na przykład było zdjęcie poruszone, więc musisz skorygować czas. Ale żeby skorygować czas, no to musisz zejść troszeczkę z przysłoną lub podwyższyć wartość ISO. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, kliknij lajka na dole, napisz komentarz, z czym Ty masz problemy, jeśli chodzi o fotografię. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Jeśli podobał Ci się ten film, udostępnij. A serdecznie polecam Ci zasubskrybować kanał, bo będzie dużo fajnych filmów na tym kanale. Pozdrawiam, cześć, pa, pa!